Siemanko, z tej strony Swarmplay, a to kolejny odcinek z drugiego sezonu Kwadratowej Doliny i ze mną jest Creepman i Fireblow. Siemanko. Siemanko. No i tutaj chcielibyśmy wam na początku odcinka zaprezentować, jak działa ta ekspiarka ładnie. Ej, chodźcie tu. Ej, tutaj mam trochę lagi, jak patrzcie ile mobów się zbiera. Po dwóch minutach czekania. Ej, chodźcie. Nie no, po czterech gdzieś. Zabijemy tutaj wszystkie moby. I dzisiaj jeszcze będziemy pokonywać Withera, ponieważ byliśmy w Netherze, twierdzy, i zdobyliśmy czaszki czarnego szkieleta. Creepman umarł. I Fireblow go zabił. Bo mi blask od mieczek, ja rozwalałem pająki. O ja. Fajnie. No i ktoś mnie nie krawiwie. Ja nie mogę. Też nie mogę. Ja ci już rewiwnąłem 5 razy chyba. 2. Ta, 2. Przez cały sezon. Dobra. Ale ci się nie udawało, halo. Dobra. Będę miał przynajmniej pełne życie. Super, pełne życie, a ja o jednego diaksa mniej, a ty o jednego diaksa więcej mi wisisz. Dobra, tutaj już się... Dobra, chodźcie. Tak, na początku odcinka już dadłem. Chodźcie do góry, ale to ty wszedłeś pod miecz. Chodźcie już do góry. A rawiznąłeś mnie? Tak. Masz tu wszystkie rzeczy. Tak, wbijaj się już do góry. Dobra, już idę. To też będzie najlepszy odcinek. Gdzie mamy tepać, jak ty możesz sam się tepnąć? Ej, chodź Fire. Chodźmy na spawna wszyscy. Brał się. Patrzcie, mam kilo ze szczęściem. Weźmiecie moje rzeczy? Ukośnik back i wrócisz na miejsce. Ja nie mogę. Patrzcie, mam tutaj 52 rudy diamentu. Mam jak sobie kilo ze szczęściem 3. I teraz będziemy kopać. Ej. Chodź. Już, chodź. Ustawiłem sobie znacznik na ekspiarę, żebym wiedział, gdzie jest ekspiarka, bo Tomek nie może się dowiedzieć. Słyszałem. Sobie teraz te diaksy ustawimy pięknie. Tylko najlepsi mogą znaleźć tyle diaksów z Silk Touchem, a później kilofem ze szczęściem wykopać. A ci już ten zbałem. Gdzie jesteś, Swarm? Jestem koło mojego domu. O, Ralph Lars. I dobra, ja idę powoli kończyć domek mój. Ej, a nie pójdziemy pokonać tego Withera? Patrzcie teraz, mam 0 diaksów w ekwipunku. I tu mi będą diaksy wpadały w to miejsce. I teraz patrzymy, ile będzie. Patrzymy, ile diaksów. Wysłałem to coś. Czekaj chwila. Chodźcie, nabiję dobry level od razu. Aż już stack. Dopiero połowa. Ja, ile diaksów? Ja nie ogarniam tego. Ile? Czekaj, zaraz będzie. Dopiero jest stack. 2 staki prawie. 64 i 58. Umiałem 52 rudy. To ile masz teraz diaksów? Zobaczymy. Zobaczymy. Ej kurde, co mi cofnęło. Dobra, tepisz mnie. Jaki mam render? Ja mam jakiś short, a to tiny muszę walnąć. Tutaj niestety jeszcze nie ma tak dobrze. Dobra, no to mam prawie 3 staki. Mam 2 staki i 58. Dobra, to bierzemy jeszcze piasek. Bierzemy 3 czachy. Biorę jabłka złote. Czyszczę kwipunek i lecimy na Withera. A idziecie? To idź na spawn. Ja nie idę na Withera. No idź, weź pomóż. Ja idę z tobą. Dobra. Czy ja czytałem tabliczkę? Czy ja?
ja czytałem. Jakby co tutaj Ralph Lars napisał, że tu był. Tak, tak, przeczytałem. Dobra, to chodź, lecimy pod ziemię. Do tego Widera. Jesteś? Ej, wiesz, że ty dedniesz. Ja? No. Wiesz czy nie wiesz? Jesteś przy tym? To wbijamy tutaj. Kurde! No to wbijamy jednak tutaj. Tutaj zrobimy takie pomieszczenie. Zaraz się tepniesz. Wiesz, jak teraz stracisz życie, to ja już mi się już nie chce cię wyrywać, jak ty stracisz życie. Jesteś w netarze? Nie. Po co miałbym być w neterze? Po co miałbym być w neterze? Ej, gadajcie coś, co? No czekaj, bo... No to, ale możesz się tepnąć chyba na chwilkę na Widera. Czy nie? Ja dednę też. Jak masz zbroję żelazną, to nie dedniesz. Ja mam zbroję. Ale jakbyś miał jeszcze jedzenie jakieś. Co tam pisze? Mamo, kopająka. Jak go zabili przez ciebie? Nie. Już nie wiem. Nie mam pojęcia, co tam pisze. Ej, no chodźcie. Sorry. No ja chyba nie idę na Udera. Nie chcę. Nie mamy iść. A jak mnie zje? No nie zjecie. Nigdy nie wiadomo. No chodź. Chodź. Gdzie ty jesteś? Korn. Konsworm? Na zakupach. Ej, no ja dobra, chodźcie. Ja swojego domu, a ty? No to tepnij. Teraz ty komię. Odejdź, pa. Stawiamy tak. Stawiamy tak. Stawiamy tak. Kurde, nie tu. Stawiamy tu. Stawiamy tu. No na pewno nie chcesz przyjść? Będziesz na epickim odcinku. Nie chcesz być? Nie chcę być. Teraz to będziesz go później oglądał. I pa, i teraz jest Wither. Odejdź, bo on wybuchnie teraz, jak mu się życie naładuje. On taki jest. A widzę jego życie, Widera. Tak? Fak, i widzisz, on wybuchł. Dobra, ma pełne. Pomóż! Jak gdzie wybrać życie? No, pod ziemią! Daleko? Teraz ci nie tepnę. Nie ma daleko. Wow! Przecież on jest dobry, pomożesz mi? Skacz na niego! Nie, nie. Wow! Wow, jak on wybucha. A się tutaj na chwilę schowa. Gdzie on jest? Tutaj, nad tobą. No widzę, widzę. To niech go wylatuje. No weź mi go, pomóż bić, a ty przyszedłeś i go w ogóle nie bijesz, to... Biję! Tutaj dodam taką fajną muzyczkę. On tak mocno wali. Pokonamy go. Tak. Niko, możesz, to go pokonamy. Ej, no zaakceptuj ten. No ja walczę. No dobra, tepaj do mnie. Weź go bij. A pomóż! To uciekaj, uciekaj, jak sobie nie radzisz. Odejdź. Jest. Bij go. On jest dobry. Nic tu nie widać. On idzie. Jego mocno bije? Też go bije. Sorry. Też go bije. Au! O, już końcówka.
Kurde, jabłko. Ej, wypada z niego gwiazda. Ej, daj mi gwiazdę. Okej, chodź. Daj mi gwiazdę. Dzięki. Jest, patrzcie, patrzcie, trofeum literowa gwiazda. We are the champions. Co? A co ona robi? Dzięki niej można zrobić latarnię. I ją zrobimy teraz. No i pognaliśmy Widera. Ej, Ej, dasz mi jedzonko. Dobra, na spał. Z Widera nie wypadało jedzonko. A przynajmniej coś, żeby zjeść? Nie mam. No, ogarnia, że nie mam. Żeby tą latarnię zrobić, to potrzebujemy bloki złota, obsydian i chyba szkło. Ej, dać ci złoto? Ej, Ralf się pyta, orientuje się ktoś, o co chodzi z takim Widerem, co się ładuje taki pasek? Nie, napisz mu, że nie. Później obejrzę odcinek. Pająk z mieczem żelaznym. Nie pająk, tylko szkielet, co ja gadam. Pająk z mieczem żelaznym. Co ty tu fajnie robisz? Robisz sobie tak? Ej, wejdźcie w Google i zobaczcie, jak się robi latarnie. Wejdziecie? Chodźcie, wejdźcie. Ej, kto mnie zabił? Nie wiadomo. Chyba szkielet. Ej, no bez jaj. No bez jaj. Dałem sobie kufaj. To ja teraz wejdę, okej? Okay? Gdzie ty wejdziesz? Jak się robi tą latarnię? No. To jest magiczna, jak zrobić magiczną latarnię w Minecraft, zobacz. Wpisuj to. O, wpisz to. Ja tu przepalam ten i teraz pójdziemy do domku Ralfa. Już Ralf tutaj ten, zrobił przepiękny. Weźcie mnie rewiwnij. No, a który to domek jest tego? Wejdziemy do domku Ralfa. Ralfa. Który jest przepiękny. Ralfa. To jest ten kunszt architektury ten renesansowej. Możecie tutaj właśnie zaobserwować, jaka piękna. Ej, to jest ten z tutaj ma żelazne drzwi. Tutaj ma z nederowego tego pokoik. No i to na razie tyle. I ma zenchantowany kilof ładnie. Piękny dom, dlaczego tak mówisz, że brzydko? Nie no, kupu. Ładny. Napracowałem się u mnie niszczyć. Ralf Lars. Proszę powtórzyć. Powtórz ładnie. Ralf Lars. Dobrze. To się trzeba tak zatrzymać przy wymawianiu tego niku, co nie? Dobra, co ja chciałem? A ja chciałem szkła, bo już robimy tą latarnię. Już zobaczyłeś, jak to się robi? Tak, trzeba mieć neterową... W środku? Mamy. Czekaj. Coś ci trzeba mieć. Szkło i obsydian. Już mam, dobra. Szkło. Już mam. I obsydian. Dobra, i gdzie to zrobić? Robimy to chyba tutaj. I to się robi tak. Już ci mówię. Bloki złota postawimy. Nie, złota nie trzeba. Trzeba. Nie, trzeba, ty się nie znasz. Tak, no dobra, ale żeby zrobić latarnię, no to no nie potrzeba złota, ale żeby ona działała, ja nie mogę. Żeby ona działała. Ej, to tak, trzy klocki na dole obsydian. No mówię, że już zrobiłem. I patrzcie. Patrzcie na to. Ej, rewiwnijcie. No proszę. Oje. Moc dodatkowa regeneracji i pośpiech. Patrzcie teraz. Poczekajcie, ja muszę zmienić na ten. Na złotko. No o tak. I tutaj można sobie wziąć właśnie moc. I zapłacić przykładowo sztabką złota za te moce.
przykładowo za szybkość i za regenerację. I robimy gotowe. A co ty zrobiłeś, Konrad? Robimy gotowe, naciskamy E i mamy szybkość przez 8 sekund, taką super ekstra. A co zrobiłeś Swarm w ogóle? Co? I teraz mamy super ekstra szybkość. No chodź na spawn, ja ci pokażę. Czekaj, teraz okradam. I tutaj w obrębie właśnie tej latarni jesteście bardzo szybcy, co nie? Jak zapłacicie tą sztabką złota. Dobra. No chodź, ja ci pokażę. Albo że szybciej kopiesz kilofem jest. Czekaj, bo... I to w obrębie tego, nie wiem ile kratek, bo zobaczmy teraz 5. O, i 8. Odejdźmy dalej. Nie wiem, na ile to starcza. 3, 2. No, to już jak już jest się trochę dalej, to się kończy. Ja tak to w obrębie spawnu, to spokojnie. Dobra, no to przychodzisz na spał? Czekaj, ja okradam ludzi. Dobra, to kończymy ten odcinek. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Siema, na razie i cześć. Pa! Pa, pa!